Hej, z tej strony witam was za ten SN7. W kolejnym odcinku z Mario Forever SMW Edition. Dobrze, pora w takim razie dostać się do światów hardkorowych, co? Mieliśmy tabliczkę, że światy hardkorowe są blisko. No i proszę bardzo, przejście do świata hardkorowego 1. W oryginale mieliśmy później taki świat odblokowany w hubie. Tutaj z kolei będzie on na mapie świata, z tego co widzę. No to pozostaje tylko obczaić, co my tu mamy. No tak, najpierw skakanie po wąskich bloczkach. No ale to dopiero początek oczywiście. Spróbujmy może zrobić rozbieg. A tutaj tak nic nie ma ciekawego. Tutaj też nie, okej. No tutaj znowu podobny skok. No jako, że od razu jestem duży, to spróbujmy może w ten sposób. Dobra. Nie, czy dostaniemy jakieś power-upy, zobaczymy. No tak, nie mogę kucnąć i jednocześnie być w fazie skoku, więc... Cóż, trzeba będzie inaczej to rozwiązać. Spróbujmy zrobić potężny rozbieg. Dobra. O, dostajemy power-up. Nie aż tak hardkorowe te światy, co? Można by pomyśleć, że nie będziemy mieli nic. Nawet mamy checkpoint, którego nie było w sumie w głównej grze, jeżeli chodzi o ten hack. A tutaj już jest. Świetnie. No. Wątpię, żeby to był koniec, ale zobaczmy. Dobra. Czy tutaj możemy wyskoczyć? Chyba nie. Tu no, trzeba będzie zrobić rozbieg. Okej. Tak czasami się wydaje, że się nie uda doskoczyć. Jakby tak taki niski skok się wydaje, ale ostatecznie jakoś dolecieliśmy. No tu myślę, główną trudnością były te wąskie miejsca. Zakładam, że najlepiej tam być małym Mario, a nie takim dużym, ale już trudno. Dobra, zostawmy na razie. Chociaż pewnie zniknie, co? A. Mamy Sprite Hammer, bro, ale... rzuca on kulami ognia, niczym Fire, bro. Nie wiem, czemu jest właśnie taki Sprite, bo w Mario Forever był Sprite takiego Fire, bro. Który rzucał kulami ognia właśnie. Czyżby w oryginalnych światach hardkorowych te brosy były też takie z wyglądem Hammer Bro i dopiero później dano taki wygląd Fire Bro? Nie wiem. No tak czy inaczej, cóż. O, już mamy w końcu młotki, jej. Nie żebym się cieszył jakoś strasznie, ale cóż. Przynajmniej teraz nas to nie zmyli, bo tak jednak jak patrzę na sprite taki, to uznaję, że rzuci młotkiem ten przeciwnik. A tu nagle rzuca kulę ognia. To może być małe utrudnienie. O! Było blisko. Tu zakładam, nie zniszczymy tych big bloków. Spróbujmy zniszczyć w takim razie brosy. Mam wrażenie, że te brosy szybciej rzucają kulę ognia, niż tamte, co młotkami rzucają. Chodzi mi o to, że Hammer Bro wolniej rzucają młotkiem, niż Fire Bro wolniej rzucają kulę ognia. Ale może mi się tak tylko wydaje. No wolę jednak strzelać, a potem pytać, jak szybko rzucają. Okej. Okay. Duża kropka. To był chyba etap pionowy, tak? Zgadza się. Chciałbym coś sprawdzić tutaj. Czy to było tu, czy gdzie? A, to chyba było tutaj. O, zgadza się, mamy tutaj... tajne miejsce, gdzie możemy zdobyć one-upy. Jak działa tutaj w tej grze? Jak patrzę w drugą stronę, to idzie one-up
tamtą stronę odwrotną, tak? Czy nie? Nie wiem, jak to działa. No i chyba niestety w tym momencie nic już nie możemy zrobić, nie jestem pewien. No to w takim razie cóż... Zabijamy się. No cieszę się, że się to znalazło w tej grze. Jakby się okazało, że tam tego nie ma, to byśmy trochę... się rozczarowali, skacząc w tym momencie w tę przepaść. O, Louis jest naprawdę mocny. I bardzo mnie to cieszy. Okej, to myślę, że na razie nie idę po tamte łanapy. Spróbujmy grać normalnie. Jeżeli tak umrę, powiedzmy, i będę miał mniej żyć, to może wtedy. Na razie myślę, że jest dość dużo. Okej. O! To było smutne, ale dobra. Myślę, że jest checkpoint, to, bo tabliczka, ale nie, mamy po prostu iść w dół, tak? Okej. Ciekawe, co mamy teraz zrobić, co? Okej. Ogólnie nie, czy to tylko ja, mam wrażenie, że mniej widać niż w oryginalnym Mario Forever? Musiałbym porównać obie gry obok siebie. O, kolejne życie. Którędy teraz? No to chyba było tylko takie miejsce, żeby sobie nabić jakby co trochę monet, ale musimy iść tutaj. O, już myślałem, że mnie skorupa zabije. Na szczęście nie. O! Dziękuję. Przygarnę. No dzięki Bogu, B-Blastery są dosyć powolne w tej grze. A! Gdybym ja jeszcze pamiętał, do której już się wchodziło. Ha! Chociaż widzę, że jest korzyść z tego, bo możemy sobie od razu zdobyć kolejny power-up. A chyba w tym momencie, jakbyśmy wrócili w oryginalny Mario Forever, to by bloczek pozostał wybity i byśmy nie zdobyli już nic. Czy coś tam było na lewo? Nie wiem. O, mój ulubiony gimmick. Czekanie, aż wybiją nam ścianę. Super. Oczywiście te kill-offy muszą tak skakać, żebyśmy nigdy nie byli pewni, gdzie polecą. O! A nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Strasznie nie lubię tych kill-offowych broń, strasznie nie lubię, jak trzeba czekać, aż zniszczą ścianę. Jak widać, czasami taki kill-off trafia w ścianę, a następnie gdzieś leci w lewo na ciebie prosto. Zamiast się odbić w prawo. No i to niestety może być zgubne. O! 7-4 tak naprawdę hardcore 1-4, okej. No nie uciekaj przede mną. A, kultowy utwór. Ta pierdy, nie wiem, czy Buzio miał problemy gastryczne i postanowił się z nimi podzielić. Czy co? Czy to Buzio stworzył światy hardkorowe, czy ktoś inny? Nie wiem. Okej, no to znowu czekanie. O! Okej. O, nie, tutaj nie warto było kucać. Dobra. Okej.
No jest trochę tej bili, ani słowa. Dobra, tutaj lepiej poczekajmy. No tak, no widać, że jest to po prostu 7-4. Tylko trudniejsza wersja. Nawet twórcy się z tym nie kryją, bo jest po prostu, że przekreślona tabliczka. Że nie, 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 to nie jest 7-4. No dobra, i tak dobrze wiecie, że to jest 7-4, to już od razu się przyznamy do tego. Czy tutaj zrobić rozbieg, czy nie? Nie wiem, czy te przepaście są szersze w tej hardkorowej wersji, czy takie same. Ale wolę się upewnić. Okej. Okay. Tu się w sumie zastanawiałem przy 7-4, czy można by było dojść do tego checkpointa nie wchodząc tu do tej rury. I w sumie, z tego co się dowiedziałem z komentarzy, to można w teorii. Bo byśmy mogli zwabić Billa z wcześniejszej sekcji etapu, a następnie odbić się od niego. Oła. No oczywiście wymagałoby to trochę strategii. No i szybkości, bo byśmy musieli nadążyć. No ale możliwość istnieje z pewnością. Oła. Jak możliwość wejścia w rybę. Okej. No najważniejsze, żeby zdobyć checkpoint. Super. Nie ma tu już nic, co? Wow, nawet HUD na chwilę zgasił, nie wiem czemu. No i co robił ten Bowser? Aha, miał Bee Blastera. Czy coś jeszcze? No, nie potrzebuję niczego więcej, jeżeli będę tak wchodził w jego ataki. No dobra, to było dobrze zorganizowane z jego strony. No to co, widzimy się przy udanej próbie, zakładam. Okej. Okay. Świat hardkorowy długi odblokowany. Jej. No nie był to na pewno łatwy Bowser. Ale myślę, że dość uczciwy. No chyba są określone interwały, którymi strzela po prostu z Bee Blastera. Okej. Okay. No to myślę, że zostawimy świat hardkorowy długi na kolejny odcinek. Pamiętam, że w Mario Forever Remake był jeszcze świat hardkorowy trzeci, bodajże stworzony przez Krista, ale nie wiem, czy będzie w tej wersji, bo to ma być chyba po prostu mniej więcej domyślne Mario Forever, a nie te dalsze z innymi jeszcze światami. No, zobaczymy zresztą. To byłoby na razie na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet, pozdrawiam, pozdrawiam te osoby. Polak Uczaba, Wojta Zadosa, Domagała, DP22, Nuevi, Fibeso, Vito Pegase, Imajo Deshok, PBS, Nelson Inks, Fiszczak bez nazwy, Lemix i Pomidor, Cross Game Pep, Piotr Hadu, Unium, YouTube, Nichoa, XGMX, Gradeczny Sianzista, Kupszy, Makiem Kowalski, Kros 11, Batek Ademek, Sparki, Batcher Fire, Player 314, Ja26, Szymeczy Bergi, Mikołaj Games, Skibidi Toilet, Skibidi Toilet 2, Misel Apenio, Tomek 839, Bannach, ZN6, i Busta, Musi, Mario Forever, Toxic Shibaka, Kaptu, Adazic, Mastercard, Kaloryfer, Mario Seja Fox, Zosia Z, Kminasie, Też Hister, Walker 68, Fi Polska, i Wsiech, Bannach z Markem, BWM, Kenzo, Kedzik 89, Shen, a 151 Studio, to Shipka, Natan Buczkowski, Houdini. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Jeszcze zróbmy zapis, bo czemu nie. Trzymajcie się. Cześć!